Dzień dobry, Nexus Live, witam. Jakiś czas temu na kanale rozmawialiśmy o tym, że najprawdopodobniej w styczniu, gdzieś w drugiej połowie stycznia, Chiny zostaną odłączone od serwisu Battle.netu. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, poszukajcie Nexus Chiny albo coś takiego i powinno gdzieś tam wam wyskoczyć. I tak w dużym skrócie kończy się kontrakt między Activision Blizzard a NetEase, który jest jakby firmą, która obsługuje w Chinach, bo w Chinach nie można po prostu sobie tam założyć po prostu firmy i tak dalej, tylko jesteś zobowiązany do tego, żeby prowadzić to z jakimś innym podmiotem, który znajduje się w Chinach. Tak w bardzo dużym skrócie. Kończy się, moi drodzy, kontrakt, tam się oni nie mogli dogadać, a co za tym idzie, jak kończy się kontrakt i nie mogą się dogadać, no to, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że odłączą im po prostu World of Warcraft i wszystkie gry. Jedynym wyjątkiem jest chyba Diablo Immortal, który tam pozostanie i chyba jeszcze jedna gra tam chyba będzie. Co jest śmieszne, to oni dalej, mimo że w styczniu wyłączą im serwery i w ogóle konta znikną i tak dalej, oni dalej mogą kupić sobie i zagrać w premierę. Więc jakby cudownie, po prostu na jeden miesiąc możesz sobie, kurde, tam wydać. I nie wiem, ile tam tych jenów, czy co oni tam mają. Jeny to są tam, czy tam, jaką oni mają tam? Chyba jeny, nie? Whatever, w każdym razie. I teraz ostatnio jakby zastanawialiśmy się tak naprawdę, juany, przepraszam, jeny to dzień inny, to są juany, przepraszam, juan. I jedna rzecz to jest taka, że zastanawialiśmy się, co tak naprawdę się stanie. I teraz, co jest jeszcze lepsze, gdzieś tutaj powinno być, zaraz zobaczymy, gdzieś to powinno, o, moi drodzy, to za chwilę w zasadzie ogarniemy, ale jakby co z tymi graczami się, moi drodzy, stanie? Najprawdopodobniej wiemy, co może się stać. Przede wszystkim jedną rzecz, którą też mi ktoś powiedział, to, że jakby niedługo Microsoft ma przejąć również Blizzarda i Activision Blizzard, a Microsoft ma swojego wydawcę, który w Chinach wydaje i gry. Więc może tak naprawdę jest to przygotowanie pod to, aby po prostu przenieść tego wydawcę na tego Microsoftowego. Dlatego, że Blizzard będzie pod Microsoftem najprawdopodobniej niedługo, więc jakby w ten sposób może chcą to rozegrać, czyli po prostu wezmą, będą mieli korzystniejszy kontrakt, jako że będą częścią Microsoftu. Ale do tej pory Blizzard dodał, moi drodzy, dwie nowe metody płatności za gry i za abonament. Moi drodzy, oprócz PayPala i jakiś tam Battle.net Balance i tak dalej, dodali Alipay oraz WeChat. I teraz to są dwie metody płatności, które dla nas tutaj są niedostępne, dlatego że WeChat to jest jedna z takich najpopularniejszych chińskich platform do rozmowy, takich social media i jakby takie gdzieś do kontaktu informacji, i na dodatek obsługują również różnego rodzaju płatności, tak samo Alipay. I to są jakby rzeczy, najpopularniejsze metody płatności w Chinach do płacenia. I wcześniej było tak, że gdy oni nie mieli tak naprawdę tego Alipay i WeChat dostępnego, no to kupując w Europie albo w Ameryce, było im po prostu trudno dokonać jakiejkolwiek płatności. A teraz, moi drodzy, tu macie jeszcze napisane, że WeChat jest chińskim takim instant messaging, social media i mobile payment, który został wydany przez Tencent. Jest jedną z największych mobilnych aplikacji w 2018 roku, mając 1 bilion miesięcznych aktywnych użytkowników. Natomiast Alipay to jest również platforma do płacenia, która jest stworzona przez grupę Alibaba i it overtook PayPal, czyli wyścignęło PayPal, jeżeli chodzi o największy system mobilnego, cyfrowego płacenia w 2013 roku, mając 1,3 biliona ludzi i 80 milionów jakichś tutaj merchants, czyli tych sprzedawców, czy co to tam, nie? Więc generalnie to jest tak, że ta zmiana pozwoli chińskim graczom, miliardów, nie bilion, dobra, miliardów, ale bilion brzmi zajebiście. Więc generalnie to jest tak, że teraz jak im odetną World of Warcraft, no to generalnie oni będą mogli przejść sobie na przykład na europejskie serwery, używając jakiegoś tam VPN-a, i Blizzard bardzo, ale to bardzo ułatwił im możliwość płacenia za abonament, za gry i inne tego typu rzeczy. Przez co możliwe, że Blizzard szykuje się na migrację chińskich graczy właśnie tutaj do Europy albo do Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dosyć duża rzecz. Tutaj ludzie się w zasadzie zastanawiali, dlaczego oni to dodają, dlaczego to dodają, jeśli niedługo permanentnie zamkną usługi w Chinach, że to nie ma jakiegoś sensu. I tutaj ktoś mówi, poczekaj ten miesiąc i zobaczysz, jakby, jakie to będzie ten, nie? They never say permanently, just indefinitely. NetEase shutting down their server didn't mean Chinese players
can't still play elsewhere and more than NA players can't make an EU. To jest na podobnej zasadzie tak samo jak gracze z NA nie mogą zrobić, can't make an EU account, przecież mogą zrobić. Presumably Blizzard has anticipated this in making... No, znaczy to jest dosyć ciekawe, w ogóle jakby tam też trochę jestem ciekawy jak będzie to w ogóle działać, nie? Bo żeby założyć w ogóle konto w Chinach, moi drodzy, musicie zalogować się przez właśnie NetEase do tego, żeby właśnie w tego WoWa grać i na dodatek, żeby założyć w ogóle tam konto, potrzebowałeś podać numer swojego dowodu osobistego. To jest bezpośrednio połączone, moi drodzy, i jakby autentycznie mają wgląd w to, jakby rząd i tak dalej, mają wgląd w to, w co grasz, ile grasz i tak dalej, nie? Więc jakby wyobraźcie sobie, żeby założyć konto WoWa w Polsce, musisz mieć, moi drodzy, kurczę, dowód podać, nie? Więc tak to więcej to tam wygląda. Ale teraz w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż, moi drodzy, zostały dodane nowe serwery globalne. Zobaczcie. Servers have appeared alongside Taiwanese realm under new global category separate from the traditional Taiwan realm list. Czyli, moi drodzy, zobaczcie, że był tutaj w regionie Tajwanu. Mieliśmy jakieś serwery, ale pojawił się nowy serwer w globalu, tutaj jak sami możecie zobaczyć. I jakby o co tak naprawdę tutaj, moi drodzy, chodzi? Jakby w momencie, kiedy oni zamykają sobie serwery, to gracze chińscy zaczęli uciekać do innych regionów, żeby grać. To samo, co tu widzieliście, oni tutaj na Europę, ale pierwszym krokiem, w którą stronę się chińscy gracze zwrócili, to, moi drodzy, Tajwan. Chińscy gracze wskoczyli na tajwańskie serwery i zaczęła się rozpierducha totalna. Dlaczego? Jakby, jak sami... Dobra, może nie każdy wie, jak wygląda geopolityka, ale jakby sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że jakby Tajwan i Chińska Republika Ludowa, czyli Mainland China, czyli te Chiny, te główne, te duże, są w stałym konflikcie z Tajwanem. Jakby nie będę tu wchodził w jakieś super główne szczegóły, jak wygląda historia Chin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w którymś momencie nastąpiła pewna rewolucja i rząd chiński uciekł na Tajwan i te Chiny, główne tam pojawili się komuniści, którzy przejęli tą władzę. I teraz sytuacja w dużym skrócie wygląda w ten sposób, że są Chiny, Chińska Republika Ludowa, gdzie są komunistyczna partia Chin, która zajmuje tutaj właśnie, czekajcie, zaraz mapy Google. Zaraz zobaczymy, ja wam tutaj, kurczę, ja wam zrobię tutaj normalnie cały wykład dostaniecie, moi drodzy. Czekajcie, gdzie to jest warstwy tutaj, proszę bardzo. Czekajcie, przelecimy sobie tędy tutaj i przelecimy sobie tu do Chin. Proszę bardzo. Więc mamy tutaj, moi drodzy, zobaczcie, tu mamy Chiny, tak? Proszę bardzo, tutaj mamy Chiny, okej. Okay. Geopolityka. Tu są Chiny, a tutaj, moi drodzy, mamy Tajwan, jak sami możecie zobaczyć. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że ten rząd uciekł tutaj na Tajwan, tutaj utworzyła się Chińska Republika Ludowa, tak? I teraz te Chiny tutaj, no nie? Wierzą, że Tajwan należy do nich, a ten rząd na Tajwanie nie jest prawdziwym rządem. Z kolei Tajwan uważa, że to są prawdziwe Chiny i tak naprawdę ten rząd, który znajduje się tutaj na Tajwanie, uważa, że całe Chiny należą do nich. I teraz były różne takie śmieszne rzeczy, że ci, którzy tak naprawdę uznają Tajwan, są wrogami numer jeden Chińskiej Republiki Ludowej. I po prostu jakby, jeżeli ktokolwiek powie Tajwan jest niepodległy, to jakby, moi drodzy, social credit, totalnie jesteście skreśleni dla Chin. Dlatego większość, moi drodzy, większość jakby świata nie uznaje w ogóle Tajwanu, nie może jakby oficjalnie popierać Tajwanu. Nawet była taka sytuacja, gdzie że rząd tajwański w Narodach Zjednoczonych gdzieś tam był, natomiast później go wyrzucili i wstawili jakby tutaj te Chiny, tych głównych, nie? Więc generalnie wygląda tak, że Tajwan uważa, że oni są prawdziwymi Chinami i całe to terytorium razem z tymi tutaj Chinami należy do nich, a Chiny uważają, że ten terytorium. I jakby to jest stan, który utrzymuje się od bardzo, bardzo dawna. Oczywiście można byłoby tu wchodzić w jakieś turbo geopolityczne, jakieś zaawansowane, różne
historię, to jest bardzo duży skrót oczywiście, jeżeli ktoś się zna lepiej na historii, może tutaj lepiej nam tutaj to wyjaśnić, więc generalnie jest tak, że ci na Tajwanie tutaj bardzo nie lubią tych Chińczyków, a ci nie lubią tych Chińczyków. I teraz wyobraźcie sobie, że przekłada się to oczywiście na takie sytuacje trywialne, jak chociażby to, że jak Chińczykom wyłączają World of Warcraft, no to najbliższy region, jaki jest, moi drodzy, to jest Tajwan, który ma swój osobny region w World of Warcraft i tam nagle pojawiła się wielka fala uchodźców, wielka fala Chińczyków i rozpoczęły się, moi drodzy, wojny, autentycznie wojny, dlatego, że tajwańskie serwery zostały zalane chińskimi uchodźcami i teraz pojawiły się bardzo wiele napięć i ludzie po prostu zaczęli gdzieś tam ze sobą walczyć. Jeden z takich głównych powodów, zapalnych jest to, że chińscy gracze reportowali tajwańskich graczy za to, że piszą w tradycyjnym chińskim. Dlatego, że z drugiej strony Tajwańczycy reportowali chińskich graczy za to, że używają uproszczonego chińskiego. Dlatego, że to są jakby to jest jeden język, tylko jak sami widzicie, jedni używają tego takiego klasycznego, tradycyjnego chińskiego, natomiast Tajwańczycy używają właśnie tego tradycyjnego, a Chińczycy używają właśnie tego uproszczonego. I wtedy zaczęli się masę reportować, przez co ludzie dostawali bany, więc dosłownie taka wojna się gdzieś tutaj wytworzyła. Zaczęli się kikować z party, były oczywiście jakieś tam rasowe obrażanie się, jakieś tam polityczne komentarze, które nie są jakieś zbyt miłe i tak dalej, więc moi drodzy, to też tutaj gracze zaczęli masowo reportować, czyli Chińczycy zaczęli Tajwańczyków masowo reportować na ich własnych serwerach, żeby przejąć tak naprawdę ten cały serwer. No i to jest, wiecie, jedna wielka wojna, nie? To jest gruba sprawa, dlatego Blizzard postanowił zainterweniować i dodał nową zakładkę Global, czyli jest sobie Tajwan i pojawia się nowa Global, gdzie najprawdopodobniej tam będą umieszczani, tam będą mogli po prostu grać sobie chińscy gracze, żeby wyjść z tych serwerów tajwańskich, nie? Więc jak to jest porąbane, nie? Warto dodać, że USA współpracuje z Tajwanem mocno i ma duże bazy wojskowe, a Chinami jest ekonomiczna wojna, która może się nawet przerodzić w coś więcej. Do tego Blizzard jest z USA. Dokładnie, to jest też prawda. Teraz jedno też z ważniejszych rzeczy, tak jak już tak ciekawostka geopolityczna wygląda w ten sposób, że na Tajwanie, moi drodzy, znajdują się jedne z najbardziej zaawansowanych fabryk do tworzenia mikrochipów i w ogóle tych wszystkich materiałów do procesorów i tak dalej, i tak dalej. To są najbardziej zaawansowane te właśnie fabryki, więc teoretycznie, gdyby tak naprawdę Chiny w zasadzie od lat już próbują na Tajwan wjechać, oczywiście są jakieś tam pogróżki, różnego rodzaju operacje wojskowe, jakieś tutaj, wiecie, treningi dookoła tutaj tej wyspy sobie robią, no i tutaj napięcie jest naprawdę giga ogromne, więc gdyby udało się im przejąć Tajwan, tak naprawdę odcięliby większość świata od właśnie dostaw tych semiconductors i tych półprzewodników i innych tego typu podzespołów albo materiałów do tworzenia różnego rodzaju sprzętu, co jest dosyć problematyczne, nie? No i oczywiście mamy tutaj na linii chińsko-amerykańskiej przerąbane, bo Amerykanie tu wspierają, no to jest totalnie przerąbana oczywiście sytuacja. No i oczywiście, jak sami widzicie, przenosi się to również na World of Warcraft. Myślę, że jest to trochę podobnie, wyobraźcie sobie, gdyby były polskie serwery i nagle w Rosji zaczęli wyłączać serwery i nagle Rosjanie przychodzą do nas na serwer, na nasze polskie serwery, tylko tak do wyobrażenia, i nagle zaczyna się po prostu giga wojna. Ruscy reportują Polaków za to, że gadają po polsku i chcą przejąć nam serwer, zaczynamy się gdzieś tam wyzywać i tak dalej, nie? To jest dokładnie na takiej samej zasadzie, nie? Więc jak dobrze, że nie mamy polskich serwerów, jak dobrze, że kurde, widzicie, Rosjanie nie grają, zaczekaj. Więc relatable, moi drodzy, dokładnie. Tutaj możecie zobaczyć. First, don't type inter... O, patrzcie. Advice for Chinese player playing on Taiwanese realms. Po pierwsze, nie piszcie w tradycyjnym chińskim. Nieważne, czy mogą was zrozumieć, czy nie. My możemy zrozumieć, co mówią i to jest wszystko, co potrzebujemy. Po drugie, reportujcie wszystkich... Report all hate speech against China slurs, report once you see it, especially those type in traditional Chinese, it's working, multiple reports will result in warning, and then it will be a ban.
or Chinese players playing on Taiwanese realm. Third, type in join LFG. This is our called World Chat Channel, but there are all Taiwanese, but there are all Taiwanese. So if someone asks you to type in traditional Chinese, don't do it. Keep trying and simplify. Jezu, to chińscy gracze tutaj zrzeszają się i dają sobie porady, jak tak naprawdę pozbyć się Tajwańczyka. Once we have enough CN players here, this is not Taiwanese realm anymore. Gdy będziemy mieli odpowiednią ilość chińskich graczy, to nie będą już tajwańskie realmy. Mam nadzieję, że gracze, ludzie będą w stanie tutaj jakby to rozprowadzić po całym świecie i szerować tego posta. Don't type in traditional Chinese, nie piszcie w tradycyjnym chińskim. Ale zobaczcie, jak za punkt honoru sobie wzięli, nie? Że nie piszcie w takim, kurde, ten masakra. Tyle, że te niestaski wywodzą się z tego, jak Chiny miały jeszcze dynastię cesarską i państwa ościenne robiły im rozbicie dzielnicowe, w tym i USA, które wzięło pod opiekę Tajwan. Tam panowało prawo amerykańskie, ich wpływy i pompowały hajs. Temu Tajwan teraz jest mega posunięty technologicznie wobec tych zwykłych Chin. Oczywiście Chiny bardzo mocno nadrobiły, nie? Ten ekonomicznie, pod wieloma względami. Natomiast no, to też jest jakby na grząskim gruncie budowane, nie? Znaczy, napaść Chin na Tajwan to automatycznie wojna między USA a Chinami. Zbyt dużo do stracenia Amerykańcy i świat ma, jakby Tajwan miał zostać przejęty. To jest problem i zobaczcie, że to taka prosta rzecz w World of Warcraft, to zobaczcie, jakie napięcia są, nie? Więc prawda jest taka, że wojna na Ukrainie przynosi się na światowy polityczny konflikt, który nabiera na sile. No tak, no oczywiście są różne, wiecie, są niektóre po prostu kraje, które jakby zainspirowane tym wszystkim zaczynają również trochę tutaj działać pod tym kątem, nie? Ciekawa sprawa, naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jestem ciekaw, jak to się gdzieś tam rozwinie, nie? Pozdrawiam, Nexus Live, trzymajcie się, see ya.